Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forzy Horizon, moi kochani. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Czekajcie, bo tak, troszkę nie grałem sobie w Forzę. I tutaj tak, tu mamy zaliczone wszystko. Tu mamy wszystko. Co to jest to? Rok coś tam... dobra, pojedźmy sobie tutaj w takim razie, jeżeli mamy wszystko ogarnięte. O, nawet widzicie, nie pamiętałem, że jechałem tym Nissanem. No nieźle. O luju. Dobra, znów się kurczę trzeba przyzwyczaić do tego pada. Ło, masakra. Dobra, damy sobie jakoś radę za chwilę, dobra, tu ogarniemy, tu się chyba wjeżdża, czy nie? Czy nie muszę? Bo muszę wjechać, co? Się zastanawiam, co to jest w ogóle za ten, za misja? I nie wiem, czy to nie jest ta do rabatu, co ja kiedyś próbowałem ją robić, chyba tak. Czekajcie, zobaczmy na mapę. Tak, to jest to. To jest to. W takim razie tego nie musimy robić, bo wiem, że tego nie zrobię, no nie ma opcji. Tu mamy jakieś też rabaty, ale tego też nie będziemy robić. Tu mamy porobione wszystko. Tu jeszcze mamy auto do znalezienia jakieś. Dobra, słuchajcie, na razie nie będziemy tego robić. Jedziemy sobie wyścigi, ponieważ musimy te 1200 punktów zdobyć. Tylko tak, tu mamy wszystko. Może zróbmy to? Tylko jakby tutaj się tepnąć najbliżej, kurczę. Szczegóły. Wiecie co, najbliżej mogę się do tego tepnąć. I chyba tak zrobimy. Szybka podróż do dowolnego miejsca, ale to jest za te punkty jakieś tam. Jakieś, a tu mamy za zwykłe. Dobra, tepniemy się tutaj i porobimy te misje dookoła wszystkie. Okej. I tu mamy, widzicie, pierwszą jeszcze pomarańczową, matko kochana. Jak ja jestem w tyle z tymi misjami. Ja pierdzielę, dobra. Przejedziemy sobie pomału wszystkie. Zobaczymy w ogóle, jak z tymi punktami będzie. Czy mi styknie tych punktów do ostatniej opaski, bo chyba jeszcze jedna będzie opaska. Jedna or dwie, nawet nie wiem. Ja tam kiedyś właśnie jak nagrywałem, to patrzyłem, jakie tam będą te opaski jeszcze i właśnie mówię, albo jedna, albo dwie i nie jestem pewny, ile tam ich jeszcze nam zostało. Jeżeli pad wam piszczy, znaczy mi piszczy i wy to słyszycie, to wybaczcie, ale no nie zrobiłem jeszcze tego i nie kupiłem drugiego pada, bo nie miałem po prostu na to kasy ostatnio. Bo kupiłem telewizor, także... także mówię, no lipa z tym padem. Dobra, okej. Zróbmy to. No i dobra. I możemy użyć tego samochodu, zarąbiście. Darius Flynn. Niezwyciężony mistrz, jasne. Można zmienić w menu poziom trudność za każde ułatwienie, coś tam. Pewnie punkty są przyznawane większe. Większa trudność, no to więcej punktów, tak? Jakoś to tam jest rozlosowane, tak? Nie wiem, jak to jest robione dokładnie. Ale jakoś tak. Jakoś takoś. Dobra, co to mamy? To są okrążenia, moi drodzy, także mamy czas. Mamy czas do powyprzedzania. Chyba mam w ogóle tego Nissana na fulla tam ulepszonego, z tego co pamiętam. O Boże! Się pozbyłem wszystkiego. Co mnie teraz będzie dociążać, to ja nie wiem. Jak mi lotki urwało. Okej. Kurde, Lambo nawet wyprzedzamy. No, nieźle.
Dawaj, 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 kurde! Ajajajajaj. Jest, dobra. Easy peasy. Miejsce pierwsze. Teraz tylko się utrzymać i dobry czas wykręcić. To by było fajnie. Kurczę, tak się zastanawiałem w ogóle nad tym nowym Need for Speedem. Teraz co wyszedł. I tak powiem wam szczerze, że nie zauważyłem, żeby tak kurczę youtuberzy go chętnie nagrywali. Tą całą tam fabułę. Podobno jest denna i taka dziwna. Taki film to jest po prostu do oglądania i podobno prawda jest taka, że płacimy za film, a nie za granie, nie? Czyli chyba znowu nie w tą stronę poszli, co powinni. No nie wiem, nie mnie oceniać, ponieważ jeszcze nie grałem w tego Need for Speeda. No nie wiem, zobaczymy, może kiedyś kupię go. I sobie coś pogramy, coś ponagrywamy. Ale mówię, no fabuła jest po prostu do dupy z tego, co słyszałem, a gra jest taka sobie, to już nie jest ten Underground 2 na przykład, nie? Fajnie by było, kurczę. O luju. Dobra, tutaj to po prostu pad normalnie świruje, że tak powiem, no tutaj nawet się ten... ta wibracja w tym padzie to nawet się nie zatrzymuje ani na chwilę. Bo takie tutaj są te takie drogi. A on na każdych wybojach, przy jakichś tam, o właśnie, o stłuczce on wibruje. Przy takich różnych rzeczach. O, jak się bokiem też leci gdzieś tam, no to też to samo, też on gdzieś tam wibruje. Tak się w ogóle zastanawiam, ile nam jeszcze zostało odcinków, bo z 20 co najmniej już chyba jest, nie? Nawet nie mam pojęcia, który to jest odcinek, tak po prostu siadłem i nagrywam. Nawet nie patrzyłem, ile tam już jest nagrane. I ile jeszcze może zostać? Nie wiem, z 10? 15? Nie mam pojęcia. Ale cieszę się, że fajnie mi się gra w tą grę. I moja ocena a propos tej gry jest naprawdę spoko. Ostatnio nawet coś tam próbowałem zagrać na multiplayerze. Bo miałem 14 dni, tam sobie wykupiłem ten dostęp do tego konta Xbox Live, tam na Allegro są takie chyba, tak na Allegro. Są takie na przykład miesiąc, 3 miesiące, 12, tam 14 dni chyba najmniej znalazłem najtaniej, bo chciałem po prostu sprawdzić, jak to jest z tym Xbox Live i tak dalej. Jak się ma ten dostęp Gold wykupiony. No i sobie sprawdziłem i no, normalnie można grać multi, tak, z ludźmi wtedy. Normalnie, pełnoprawnie i co, ale ja wchodzę tutaj na Fordzie do poczekalni, a tam słyszę, kurde, mać takie dzieci po prostu, że masakra, coś tam zaczęły bluźnić, bo wyszedłem nawet nie jechałem w sumie tego wyścigu, rozpocząłem sobie nowy, jakąś tam poczekalnię założyłem, coś tam sobie przejechałem i to było wsio w sumie. I tyle. I 14 dni tam zapłaciłem, nie wiem, może z dwie dychy, a pograłem tylko jeden wyścig, nie? No, także tak się przygoda moja w Forzie skończyła, jedynie w GTA sobie pograłem w multiplayer. I powiem wam, że konsolowcy mają dużo lepiej w GTA, co jak co. No, na kompie też się fajnie gra, ale... konsolowcy to mają ten plus, że tam się lepiej celuje i w ogóle... jakoś fajnie to, kurczę, wszystko współgra ze sobą. No, oczywiście, że wiemy, o co chodzi. Oczywiście, że tak. Ja pierdzielę, ale tych punktów jeszcze musimy natrzaskać. Masakra. Masakra. Dzisiaj jest już w pół do szóstej. No, może coś tam jeszcze ponagrywam. Dla was. No, zobaczymy, kochani, jak słuchaj, to będzie. W Gladstone jest więcej wyścigów, które ci się spodobają. Wyścigi jakieś kolejne. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy bardzo daleko od tego wyścigu, niestety. A bym chciał sobie tamten srebrny, boże, fioletowy przejechać. Najbliżej mamy tu do tego.
Więc sobie przejedźmy ten wyścig. Niedaleko on jest także. Będę się starał tak właśnie jeździć jak najszybciej te wyścigi, w sensie wiecie, jak najwięcej w jednym odcinku, nie? Jak najbliżej gdzieś tam będziemy wybierać sobie te trasy. A później się po prostu pobawimy w jakieś inne rzeczy, na przykład te właśnie tam wyścigi te uliczne i tak dalej. W to się później pobawimy na pewno. O Boż. Musisz wybrać inny z garażu. O Boż. Dobra, weźmy sobie Curado. Nie masz pojechać. Nie chcesz go najpierw zmodernizować? Dobra. Zmodernizujmy go troszkę. No i dobra. Może nam się uda. Udo się albo nie udo się. W ogóle złote wyścigi, a ścigamy się takimi padłami, że to jest masakra. Ejku, dobra. Podczas festiwalu Ultimate Horizon Mega Tune. Słyszysz ten tłum? Wszyscy chcą zobaczyć, Darius jak Flynn. Postaraj się trochę powalczyć, ty, zanim odpadniesz z wyścigu. Flynny to poprawi mój wizerunek. O, widzicie, miał tą, ma tą Mazdę. Też chciałem sobie tą Mazdę wziąć przed chwilą, myślę, a wezmę sobie Corrado. Zawsze za V-Way'ami byłem, także. Może być i Corrado, tylko kurde, żeby sobie dało radę, bo to jest sprint. A przy sprincie no to różnie może być. Początek trasy widzę podobny, albo nawet ten sam, co przedtem. Dobra. Będę czwarty, buduć czwarty, będę. Dobra, jakiegoś low'a musimy teraz tam wyprzedzić. Gość jest na low, no to musimy go łyknąć ładnie tu zaraz. To jest sama trasa. Teraz jest to samo. Oluju, 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 oluju. Dawaj, dawaj, dawaj. Ach, dobra. Poszedł jak z procy. No widzicie, grafika nie jest taka idealna, bo nawet jak rozwaliłem... O kurde. Jak rozwaliłem lampę, to ona jest taka bardziej pogięta niż rozbita. Także no nie za bardzo, nie? No ale... Nie narzekamy, bo się fajnie jeździ przynajmniej. No i co, kurde, tak cwaniakował gościu. I odpadł. Widzicie, to jest tak pogięte po prostu, jakby to było z plastiku wszystko. Ciekawe, jak będzie dwójka zrobiona, bo dwójkę też nie jeździłem. A dwójkę też mam zamiar wam nagrywać, tylko nie zaraz po tym, no nie, coś tam innego wymyślimy, jakąś inną serię. Już wam kiedyś mówiłem, że straszną, ale to straszną mam ochotę zagrać sobie w jakąś strzelinę. Ale taką z fabułą i tak dalej, coś jak Far Cry. I strasznie, ale to strasznie chciałem zagrać Far Cry'a trójkę. Nie wiem, jak to zostanie przyjęte nawet, bo już tam miałem nagrywanego Far Cry'a, tylko że nie na konsoli, tylko na kompie i to jeszcze na starej karcie, pamiętam, i to tak nie za bardzo wyglądało. Coś tam się, pamiętam, zacinało, no cuda świata, nie? Kawerki wtedy nie miałem, o to też widzicie, następny minus. No i tak postanowiłem, że może coś tam nagram sobie wam z tego Far Cry'a. Ale to wiecie, takie plany są przyszłościowe. W ogóle zauważycie, strasznie lubię gadać przy właśnie takich symulatorach jazdy, czy tam wyścigach, jak to woli to nazywać. Przy takich wyścigowych gierkach strasznie lubię pogadać, popieprzyć głupoty, ale też poopowiadać wam, co bym chciał zrobić na swoim kanale, także możecie też czegoś dowiedzieć nowego, co planuję i tak dalej. Dobra, mamy wyścig. Coś się dowiedzieliście przynajmniej. Mistrzostwa wygrywa się dzięki systematyczności. 27, nice. Dobrze. 250 punktów. Jeszcze 700. Nie jest tak źle. Okej, nie dzięki. Nie. Znaki rabatowe, to wiemy wszystko. Okej, okay, co my tutaj mamy teraz? Mapa... jesteśmy przy wyścigu? O lol, patrzcie jak nas ten...
tepło. Tutaj wzięliśmy ten wyścig chyba, tak? Chyba tutaj albo tutaj i tutaj nas tepło momentalnie do następnego wyścigu. Że tak powiem. Dobra, rejestrujemy się od razu, nawet nie będziemy tam nic ten zmieniać. Rów. No widzicie, Porsche nie ma, tylko rów jest. Dobra, wiemy, że jest za mocny. Ja ci poradzę. No, to już będziemy mieli trzy wyścigi w tym odcinku, także nieźle się tutaj spiałem. No, nieźle, nieźle. No, jakby dobrze poszło, to byśmy dzisiaj naprawdę dużo poprzechodzili razem. Coś ci powiem, młody. Dojedziesz na piątym lub szóstym miejscu, to dostaniesz duży karton wody kolońskiej z moim nazwiskiem. Podziękujesz później. Frajer. Co za frajer. A jak dojedę na pierwszym, to co? To dasz mi swoje auto? To w sumie fajnie by było, jakbym dostawał, kurczę, jego samochody. No patrzcie, ja pierdzielę! Zarąbisty ten Nissan jest. No jakbym teraz tam nie przypierdzielił, to może po tym zakręcie byłbym pierwszy. Uuu, ale oni dają radę, ja pierdzielę. Wow. Szybcy są naprawdę. Dobra, cofnijmy się. A, widzę, tutaj się zaczynają cofania i takie rzeczy. O kurde. Kiepsko to widzę. Trzeba będzie wykminić jakieś zakręty tutaj, na których ich mogę powyprzedzać. Bo tak sobie, kurczę, na początku ładnie poradził, ale tutaj nieźle trzeba cisnąć, żeby ich powyprzedzać coś. Obczajcie to. Wow! No nie, no kochani, no za to wyprzedzenie to się należy normalnie łapka w górę. Także jeżeli tego nie zrobiliście, to to jest najlepszy moment, żeby udowodnić mi, że naprawdę ładnie ich powyprzedzałem. Także pamiętajcie, łapka w górę i będę wiedział, że Loluś dobrze powyprzedzał. Na hardkora poszło. Ja pierdzielę, jak oni gnają tutaj, masakra. Poszły konie po betonie normalnie. Ja pierdzielę, ale te zakręty są denne. Porażka. Ale jakimś cudem jeszcze jesteśmy pierwsi, nawet ich troszkę wyprzedzamy tutaj. Trzeba będzie uważać, o właśnie, bo to są strasznie takie wynoszące zakręty. Już nie będziemy świrować. O kurde, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Cztery okrążenia, no to się jeszcze troszkę z tym idiotą pomęczymy tutaj pewnie. Teraz będzie nas gdzieś chciał tutaj pewnie wyprzedzać albo coś takiego. Bo oni naprawdę dobrze tutaj jadą, no nie ukrywam. Teraz się troszkę oddalił. Ale znów się zbliży, bo o właśnie. Już tutaj bandy zaliczam, no to masakra. No, coś takiego w sumie mogę robić, tutaj tym bokiem takim przejeżdżać. W ten sposób, właśnie. Oni tego nie robią. Oni tak delikatnie zahaczają ten pas zieleni, ale nie przejadą tak po nim całkowicie, widzę. Tutaj pewnie też oni nie przejadą po tym. Dlatego mamy ten plus, że... O kurde. Dobra, przegiąłem trochę. No mnie wyrzuciło, no ale dobra. Sobie poradzimy. Masakryczna ta trasa jest, ja nie mogę.
Dobrze, jako tako to auto daje radę. No i znowu się zbliżyli do mnie. Kiedy oni zdążą, kurczę, ogarnąć to ja nie wiem, te rozwalone billboardy. Każde okrążenie nagle one są, nie? Oluju. Dobra, nieważne. Nie bać biedę, co tam rozwalić takiego Nissana. I tak zaraz mi go naprawiam, nie? Powinien by było tak w normalnym życiu. Nie wiem, co to było, ale coś wybuchło. Ładny boczek na koniec, pięknie. Okej, wciąż mnie zaskakuje. 30, nieźle. Pozytywnie. 250 punktów, standardowo już widzę za te złote. Okej. Nie dziękuję. Zostajemy w tym samym aucie, mamy go wybranego, no i zarąbiście. Strefy radarowe, to też wszystko wiemy, o co chodzi z nimi. Słuchaj, w Gladstone jest. Zobaczcie, ile tych wyścigów jest. Ci się spodobają. Masakra. Wyszedłem z tego, fuck. Dobra, mapka. I teraz mamy dwie opcje, albo zrobić to i to jest w sumie bliżej, to jest dalej. Dobra, zróbmy to. Ej, idiota. Jak ci idiota we mnie wjechał? Zrobimy, kochani, tą misję z tym bossem danej tam opaski. Bo auto nowe zawsze się przyda. Miło mieć nowe auto, co prawda tam jakieś słabsze, ale zawsze to jest następne auto. Jak będzie potrzebne jakieś do wyścigu, no to już możemy coś tam bardziej pokombinować, nie? Coś możemy pokombinować, inne auta powybierać, ulepszać, te, tamte obniżać, wiecie, o co chodzi. Dobra. Oluju. Gdzieś zjazd jest, to jest chyba tutaj, tak, dobra. Dobra, okej, kochani, słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku z Forzy. Trzymajcie się, hej!